Krew to cenny dar, który może uratować komuś życie. Mimo że najtrudniejszy sezon dla Centrum Krwiodawstwa wakacje za nami, to tego cennego płynu nigdy nie jest zbyt wiele. We wtorek piłkarze Pogoni Szczecin i wiceprezes klubu Grzegorz Smolny oddali krew w zachodniopomorskim Centrum Krwiodawstwa. Chodzi o szczytny cel, o to, aby oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. I to jest główny punkt i do tego właśnie są potrzebni kibice Pogoni Szczecin. Dzisiaj rozpoczynamy akcję, w której to zawodnicy i prezes zarządu Pogoni Szczecin Grzegorz Smolny oddadzą krew, pokażą kibicom, jak należy to robić i że Pogoń Szczecin też sama włącza się w tę akcję. Delegacja klubu piłkarskiego nie była zbyt liczna. Spowodowane to było faktem, że większość piłkarzy przygotowuje się właśnie do najbliższego meczu i nie mogą być osłabieni. Bartosz Ława i Grzegorz Bonin to są ci zawodnicy, którzy są w stanie takim, że mogą oddać krew, ponieważ ci zawodnicy, którzy uczestniczą w cyklu przygotowań do następnego meczu, niestety nie są w stanie, ponieważ to osłabiłoby ich organizm, a Grzegorz Bonin i Bartosz Ława to są piłkarze, którzy ostatnio byli kontuzjowani, także nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby oni oddawali krew. Piłkarze Pogoni Szczecin oraz wiceprezes chcą dać dobry przykład mieszkańcom Szczecina i namówić ich do tego, by odwiedzali Centrum Krwiodawstwa tak często, jak to tylko jest możliwe. Dla kibiców przygotowano zachętę. Każdy kibic, który odda krew w Centrum Krwiodawstwa, może otrzymać wyjściówkę na mecz dowolnie wybrany przez siebie Pogoni Szczecin, rozgrywany na własnym stadionie imienia Floriana Krygiera i trzech najlepszych zawodników, tych krwiodawców, czyli zawodników krwiodawców, będzie mogło wygrać karnet na kolejną rundę sezonu Ekstraklasy. Inicjatywę piłkarzy i klubu należy docenić przede wszystkim dlatego, że być może znajdzie ona naśladowców wśród kibiców klubu.